Cześć, ja jestem Veriat i tam jest Lara, a tu ogólnie zachód słońca i wszystko ładnie. Nie, tak naprawdę to jest Tomb Raider. Moi drodzy, kontynuujemy. Tym pięknym widokiem. Na niepolskie morze. Idziemy na statek, na nasz Endurance. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Mam nadzieję, że same złe rzeczy. Muszę powiedzieć, że cieszy mnie ostatni taki trochę delikatny przyrost subskrybentów na kanale, odkąd stuknęło nam 300. No, dość szybko się znaleźli, tak powiem, następni. Oczywiście wszystkich gorąco witam. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Dobra, no. Gra mi ewidentnie mówi, że po prostu tak, zobaczymy, co się stanie. Coś mi się nie wydaje, że tak na dzień dobry będzie łatwo. Już tam coś łazi. Co, nie widział nas? A, bo oni ten statek na złą rozbierają, chociaż nie wiem, gdzie tu w ogóle skup jest. Dobra, jeszcze zasłonę mamy jedną. Co to za bydle jest, ja się pytam. Wiecie, to tak mi się przypomniało, ktoś napisał, że jak mówiliśmy o panu Tłuczku, tak, to brakuje pana Kafla. No to proszę bardzo, jest pan Kafel. Ale ma jakiś fajny sprzęt. Mówi, wyciągarkę widzę. Przyda się. A to się jeszcze okaże. Dawać, dawać, dawać coś większego. Tak jest. Na pana dużego mamy coś mocniejszego chyba, nie? To już panie zatańczysz. Nie są moje wesołe granaty. Dobrze, że on nie ma broni, ale te granaty tak mało mu robią. Spokojnie, znajdziemy coś mocniejszego. No może niekoniecznie. Spadaj! Ajajajaj! Mam ci ich dostatek. Aj! Chyba go trzeba. To ty zabiłaś Wladimira! Nie kojarzę gościa. Główka boli? Było sobie lepiej. Ajajaj. Tam mi lepiej unikał. Dawaj drugie kolano. Tak, 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 tak. Dokładnie. Aj! Mieliśmy szansę. Nakładziemy mu do łba trochę rozumu. Ta jest. Ta jest. Z tego to już się nie wywiniesz. To pana Kafelka mamy z głowy, ale ciągle mamy gdzieś z tyłu w pamięci pana Tłuczka. Działa. No, ale mam nadzieję, że za niego to dostanę jeszcze jakiś tłusty lód, co? Czy nie bardzo? No tyle tutaj, że tak powiem, pocisków zużyłem. Wszystkie granaty. Nie, to nie. Trochę jestem zawiedziony. Teraz tak. Rozumiem, że teraz będziemy mieć dostęp do tych wszystkich... wszystkich właśnie... cięższych rzeczy. Ta wyciągarka to chyba nie jest w najlepszym stanie. Tak ciągle z niej dymi.
Może to diesel. Ciekawe, jak się tam jest zasilanie przynieść. I z powrotem. Tak jest. Się zaczynało nasze intro chyba. Nasza kajuta? Chyba tak. Teraz coś w tym lustrze pisko zobaczę, nie? Nie? Tyle się wydarzyło. Przykro mi z tego powodu. A gdzie jest reszta załogi? Niżej. Jak to gdzie? Znaleźli kogoś żywego? Tak, nakryliśmy go w wodzie. Próbował się przez nie wchodzić. Uciekł pod pokład. Statek zaczyna się osuwać. Nie lepiej po prostu dać mu tam utonąć? Ja ci dam... Kurde, no! Wiedziałem, że tego cichego zabójstwa to nic nie będzie. Że się na tym statku to buja, nie? Tam gdzieś widziałem chyba go skrzynkę. Albo to tylko iskry. Uiii! Jedno jest pewne, z tym statkiem to my raczej daleko nie zapłyniemy. Musimy sobie poszukać nowego. A ciekawi mnie. Nie mówię sobą. Kule odporne. Proszę jednak wersję stumik. Lup. Alex! Jesteś tu? Przynajmniej woda ciepła, nie? Jestem. Byli tutaj. Na jakimś tam lodowcu czy coś. Alex! Lara, co ty tu robisz? Co Dobra. Się stało? Nic ci nie jest? Utknąłem tutaj. Nie wygląda. No nie! Cholera, drzwi są zablokowane. Trzymaj się! Zaraz cię wyciągnę. Chyba wiemy, co trzeba robić. Jest zablokowana. No tak. Gdybyś dostała na górę, to może udałoby się to ruszyć. Oczywiście nie mogło być za łatwo. Gdzie jest na górę? Kodera wie, gdzie jest to na górę. To chyba nie jest na górę. Kolejna wesoła zagadka. Tu jest szpara, dobra. Jakkolwiek to nie brzmi. Dawaj mnie to. Ciąg! Aha. Zresztą to nie mogło być za proste, nie? Dobra. To jak skoczymy tutaj... To jedzie na samą tą. No dobra. Jak to teraz wygląda? Jak pociągnę tu... Dlatego powiem... A, chyba wiem. Teraz tak. Zagadki logiczne. Najpierw pan kafel. Teraz sobie wymyślają. No i może być. Dziąta. I co? I teraz powinno być ok, nie? Jak sobie tutaj skoczę? No i pięknie. Mamy to. Dobra. Dawaj tego buta. Tak jest, z Robocopa. Dobra, mam. Dobra, to teraz trzeba z powrotem to. Alex! Alex!
A czekać. Zaraz się stamtąd wyciągnę. No bo to pojedzie chyba dalej, nie? Teraz oczyścić przejście. Zaś tym nazad, no. W sumie to było proste, tylko musiałem chyba nakombinować. No, bo nie takie proste. Dobra, co mi to da? Tutaj trzeba. No, ciąg tym górnym. To kurde jest, bo ustrojstwo. Piszej tam. Wesel jakiś tam, nie wiem. Wikolin czy coś. Chyba się trochę przyjaraliśmy. Chyba zjebałem. Dobra, jednak nie. No ale... A, dobra, to się samo zaczepiło, rozumiem, tak? A, jest, poszło. Pizdziec. Tutaj, potrzebuję klucza, nie? Masz narzędzia. No właśnie. Wreszcie ci zaimponowałem. Wyciągnijmy cię stąd. Oh, przepraszam, przepraszam. Ładnie mi się w nogę mi się to wbiło. Chyba będziesz musiał. Ale oko ty mąż. Ja nie wyjdę stąd, żywy, Laro. Zabierz narzędzia. Nigdzie bez ciebie nie pójdę. Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? Ładnie, to jest jedyna szansa. Nie ma stąd wyjścia! Pozostali na nas liczą. Idź! To tyle, co myśmy się rąbali po jakiś płatki klucz i śrubokręt? Oj, to dupie. Aleks, nie! Przykro mi, a moment poza zasięgiem. Aleks już się z nami nie bawi. No bo dawaj, dawaj, ej, lecimy już w pizdu, oczywiście, tego nie mogło zabraknąć. Uścigi, wybuchy, wszystko co lubimy najbardziej. Dawaj, tu masz linka, jedziesz. Chcesz Pawia to puścić teraz? Nie ma na to czasu. Dla mnie i tak... Polega ktokolwiek więcej umarł. Dla mnie tak pan Kafel wygrał, nie? Dobra. Wszystko ładnie, pięknie. Niby jak ja mam się teraz stąd wydostać, jeśli grzecznie kurde jego mać pytam. Potem to my nie wyjdziemy. Potem też nie, ale chyba potem. Dobra. No i co tutaj, nie? Nic? A, tu jest linka. No dawaj to. Cały czas myślę, że ta linka zaraz dupnie, nie? Czy ta wyciągarka no, tak dymi. Już myślałem, że się nie złapie. O właśnie. No i teraz wszystko jasne. I jebut. Tu to mnie jeszcze nie było. Stare dzienniki. Pracy przy wykopaliskach przyniosły nam w końcu nowe informacje na temat układów pogodowych. No standardowo, nie? Jak chcecie, to sobie zastopujcie. Tak, weź książkę, weź. Antyczne ruiny w starej bazie.
Kontrola ze strajk taśmą to tak słabo. Potrzebuję odpowiedzi. Dobra. Jąk! A jest. Już my chyba byliśmy tutaj, chyba, to mi się tak wydaje. Tylko tam mnie interesuje, jak tam się dostać. A. Dobra. No problemu. Tak mi się i buja tym ekranem. Stabilizacja, coś. Bo gra cały czas myśli, że na morzu jest. Nie wiem, może się ogarnie przy ognisku. Lara ma chorobę lokomocyjną, jak nic. Widzicie? Ja niczym nie ruszam, nie? Że mam rączki do góry. Bywa i tak. To co? Myśmy się wracamy, czy jak tutaj grzyb? Chyba tak, nie? Mam nadzieję, że to się ogarnie, bo nie chciałbym tak celować. A przed nami jeszcze ten. Jeszcze grobowiec. Nie można było tak wcześniej. To jest tempo Tsuho. Trudno odczytać datę, ale w połowie XIX wieku w Japonii powstawały ich tysiące. Super. Grosik na szczęście znaczy się. Tutaj coś możemy? Nie bardzo. Nie wiem co wziąłem. Ale coś wziąłem. Czekaj. A, to mówiliśmy tak albo tak. No dobra. Dalej trzęsie. Dajcie jej lokomotyw czy coś. Dobra, jesteśmy na plaży. Z powrotem. Co tu dla nas dobrego? Chyba nic. Wymarz za 10 minut. Przecież to jest pierdolona pułapka. Idealna kryjówka dla zbiegłych więźniów. Jeżeli się tam schowali, to pewnie już nie żyją. Zdecydowanie teraz. Potrzebuję pomocy! No nie trzęść przez moment. Mnie z ognisko może to się ogarnie. Proszę. I cholery. Nie wiem jak to ogarnąć. Trudno, dzisiaj gramy w wersję hard. Może aż jak wyjdę z tego terenu. Bo się zabiję. Jest taka opcja. Patrzcie, pomogło. Dobra, ale co ja to miałem? To tak dla pewności. Ale są plusy, przynajmniej nie trzęsie. Na którym to się nikę zmieniało? Dobrze zmieniłem, ale chyba za wcześnie. Nie ogarniam tej perspektywy tutaj.
Dobra. No. I... Zaraz znajdę dołem, nie? 30 minut materiału będzie. 20 minut spędzimy tutaj. No wreszcie. Lewka. Ledwo. Zapatrzyłem na mewkę. Tu dziki wyważą. Cześć dzik. Ale dzik się liczy, tak? Laro! Usłyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Alex... Został na statku. Słuchajcie, mała strata. Informatyk nam się tutaj tak nie przyda. Chyba każdy, kto przebywa, ma małe szanse przetrwania. Reyes! To trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te sukinsyny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. Najedzony, ocalony. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Reyes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy. Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Himiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matthias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie Himiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w Endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy, kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. Ale jak zwykle muszę kombinować, no. No ale i tak mieliśmy sobie pójść w eksport i rąbnąć grobowiec. Ale ja muszę sprawdzić, czy dzik przeżył. Przeżył skubaniec. Drugi raz nie zginie. Nie będziesz miał tyle farta. Dobra. Zróbmy porządek. Gdzie się da. Miejmy nadzieję, że dostaniemy jakąś fajną część do broni. No chyba wszystkie broni mamy 2 na 3, nie? Jak tylko uporamy się z zagadką. A jak nie, to zawsze parę części. Dobra, co my tu mamy? Jak na razie nie zbyt wiele. O. Pyt. Ale mamy wyciągarkę, więc tu może być jakieś zadanie pod wyciągarkę. Skoro gra nam nie chciała wpuścić bez niej, to coś czuję, że coś w tym stylu będzie. Oj! Jaskinia była kiedyś miejscem kultu. Coś czuję, że się nie myliłem. Jeśli... Nie ma tutaj nic. Zobaczmy. Co oni tutaj robią? Łowią tu ryby? To jest na czas? Tak, to jest na czas. Co to robi? Luk. I bez słowa boja.
nam daje tutaj przejście. A, widzicie. Taki myczek. No, ach. No, trudne chyba nie było. Tego miejsca jako magazynu żywności. A co w skrzyneczce? Co mówi wesoła skrzynka? Łuk, pistolet, karabin, śrut, no. Broń krótka. No, to robimy. Zawsze to coś. Co tym razem znaleźliśmy? Dolet Magnum. A sobie zaraz zobaczymy. Weźmy sobie naszą kolejną wesołą eliminację. Czemu nie? To będzie przeepickie. 400 części. Jak wygląda? Nie, no Digi, ale jak nic. To możemy do niego włożyć. Szlifowany zamek. No spoko. I to tyle? Czyli co? Czyli rozumiem, że pistolecik mamy na full? Czy będzie jeszcze ulepszą? A nie, tutaj jeszcze jest coś. Wojenny mog... Jaki ładny! Ile części na niego? 250. A nie, nie mamy ani jednej. Dobra, to jest do zrobienia. Nie wiem tylko, czy koniecznie dzisiaj. Pokaż mi go. A z tym? Może być. Znajdziemy jakąś fajną mewę, to sobie przetestujemy. Albo innego dzika. Ewentualnie kolejnego pana Kaflak. No i też pięknie. Gdzieś tam. A tam to jest gdzie? Jest tam. A można po tej lince tak chamsko? Po prostu tak na górę? Gdzie jest ta linka? Musiał jakoś tam dostać. Ale podejrzewam, że to jest chyba linka, którą będę mógł wrócić. Nie ma tak łatwo. Trzy pestki na prosiaczkę. No liczyłem na większe kopyto. Ale mówi się trudno i żyje się dalej. Dobra, wyrwiemy? Jeszcze jak. Co to jest, do czego to służy, czemu nie mogę tego przełączyć? Mogę. Winda? Średnio działająca. Trudno się mówi, żyje się dalej. No, tu się łapie. Mam nadzieję, że wszyscy grzecznie śpią.
ich nie obudziłem. No ale tu jest droga przecież, nie? Czy nie? Na wszelki wypadek. Zachowajmy trochę profesjonalizmu. No tam, ale ja tam widziałem jeszcze skrzyneczkę, bym poprosił. A myślę, że jeszcze tak spokojnie do następnego ogniska. Działa nam tutaj. O. No. Proszę, część do broni maszynowej. Jak prosiłem, to nie dawali. A teraz co? Chyba łuk jest konieczny. No właśnie. To teraz co? Wyciągarka. Czekam. Że te wszystkie zabawki wykorzystujemy. To żebym wykorzystał. Nie no, tak dla mi się już trochę wstyd. A to proszę bardzo. Moje ulubione owoce. Czy tej granaty. W sumie granaty spoko są. Możecie dać w komentarzu, kto lubi granaty. Paskudnie się obiera, co prawda. Same owoce, tu gdzieś te pestki, tak? To niczego sobie. Tam jakaś wesoła kolejka. Coś dla mnie zostawili. Ta wyspa przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Dobicio. Standardowo, to chcę sobie poczytać, to sobie zapauzuję. Proszę bardzo. Teraz na tą wieżę ciśnij, tak? Coś mi się widzi, że zaraz znowu będę epicko pikował w dół, nie? No proszę, nie odpadła. To się skończyła. Tak źle i tak nie dobrze. To co? Dobra, teraz raczej na regalu doskoczę. Chyba, że mi się oddali. Mógłbym poczekać, aż przestanie się bujać. Wiem, że będę musiał pikować. On coś na czymś tam stoi chyba. Dalej nie podjedzie. Ale ja mam wrażenie, że stąd to powinien na regalu doskoczyć, nie? No. Znowu buja. Dobra, niech się ustabilizuje. Ledwo. Poszedł na dół? No poszedł, no skubaniec, no. Dobra. Zostawili trochę amunicji do strzelby. Widzicie, by trzeba było wysadzić jakieś drzwi. Oczywiście nie mogli zrobić prostej drogi, trzeba zapierdzielać na... I zaś drabinka, nie? Tak z dupy.
części, to ja sobie wezmę. Co my tu kurwa robimy? W tym grobowcu jest pieprzony oni. Uspokój się, dostaliśmy rozkaz. Nikt nie może wejść. Gdzie oni są? Do każdego, kto się tam pojawi. Słuchałeś tych z OMS? Tak. Powiedzieli, że jacyś kolesie poszli tam szukać łupów i już nie wrócili. Co to? Chodźcie tutaj! Gdyby, jak się nie mam zasłonę, nie? No już... Nie tak to chciałem załatwić, ale niech będzie. Takie, no, 3 na 10 bym powiedział. Mogło być lepiej. A? Mamy dużo pestek, nie będziemy im żałować. Dobra. Tu chyba będzie łuk potrzebny. Jeszcze nie wiem gdzie. Już wiem gdzie. Się bałem, że nie trafię w link. Dobra. Dzwonki słyszę, czy mi się wydawało. Dobra, nieważne. Dobra. Tutaj drabinka, bo tam tu będziemy wracać! 102 metry, rekord skoczni. Ale co nam nie mówi drabinka? No przecież nie tam, bo tam to się będę wracał, nie? A teraz jednak można. Proszę, jeszcze łuk. A myśmy tu przypadkiem nie byli? Czy to sobie inne działa? Grunt, że nie działa. Dobra, mamy ognisko. Chyba. Lupło. Nie wiem, czy tak miało być. Czy ja tam nie powinienem się złapać? No, ale tam i tak jest siatka, więc... Jednak nie ma tak prosto, widzę. Jak zwykle w tej grze trzeba iść na okrętkę. Dobra. Ale tu się chyba dostaniemy. Nie, to sobie po prostu robimy takie... kółeczko. No dobrze. A to zaś nie było, nie było ognisko, tylko jakaś... No tam coś jest. Jakaś byczuszka. A jak się tam dostać, przepraszam bardzo? Tam ładne jest. Nie. Myślałem, że jeszcze poleci do strzelby. Ale za pięknie być nie może. Kurde, no. Jak tam wleć?
Może jeszcze będzie okazja. Tutaj dziur nie ma. Tutaj dziur też nie ma. Spójrzcie na te wszystkie ciała. To są potencjalne rowerki. Oni tu są. Chcesz, żeby nas zauważyli? Zamknij się i miej oczy otwarte. Dobrze. Słyszałeś coś? Pójdę się rozejrzeć. No chodź. Potrzebuję wsparcia! Kule odporni czy co? Rambo 7. Mam jakąś giwerę, kurde, na Magnum, ale stoją i stoją. Wkrótce po tym, jak odkryliśmy grób, nadeszli oni. Fajnie. Ty co? Normalnie powinienem kończyć, ale nie byłbym sobą, jakbym tam nie zajrzał jeszcze w tym odcinku. No i już tu wrócimy. Dobra. To są kebabiki. Tam jest więcej kebabików. Dobra. Siądźmy w tym ognisku. Łuk sportowy. Dziękuję. Karabin szturmowy. Dziękuję, wy mnie rozpieszczacie tutaj. Jakąś krowę dostałem? Pokazać mnie to. Jak to wygląda? No czarny. Co tu jeszcze mogę zrobić? Pociski z napalmem. Dobrze. Wybuchowy strzał. Boju. Stabilizator. No dobra. Strzały przebijające. Tak, to koniecznie. Pijają pancerz. No to ja rozumiem. A co z tym karabinku? No, wygląd to on zbytnio nie zmienił, widzę. Granaty ogłamkowe. Proszę bardzo. Amulec. Polerowany wyrzutnik. Lunetka. Teraz mam tak mało części. Tłumik. Ej, no to tu trzeba będzie się pobawić. Nie macie tu jakichś części? Bo na tej lunetki to jedno, że trzeba. Nikt? Nothing? Jednego małego skrzyneczki? Dobra. Nie, to nie. Chytrusy. Pobawimy się tym w następnym odcinku. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję w takim razie. Dzisiaj myślę, że taki duży progres. Mamy trzy kolejne bronie ulepszone. Już chyba na maksa. Znaczy, wiecie, te główne ulepszenia, nie mówię tych pobocznych. Po mało coś mi się widzi, że zbliżamy się do końca tej historii. Ale nic się nie bójcie. Kolejna seria już jest, że tak powiem, w fazie produkcji. I dla każdego będzie coś dobrego, obiecuję. No cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję i do następnego, cześć.